Kiedy czyta się Ewangelię, widać, że Jezus ciągle wędruje, ciągle jest w drodze. Idzie z miasta do miasta, z miejsca do miejsca, od człowieka do człowieka. Dlatego jako młody kapłan idę przez życie, pytając o Boga. Wkładamy jedną dłoń pod jego mękę. Możemy sobie unieść. Zacznij sobie, żebyś mógł sobie spróbować. Całą mękę przełóż na tamtą nogę. Ach tak! Teraz sobie wsadź rękę z tej strony. Jestem. Elegancko. I na 3-4 odwracamy. Odwracamy go w tą stronę. Dobra. Próbujemy. 3-4. No i spokojnie nam się odwróci. Zwróć uwagę, że nie wykorzystałeś żadnej siły. Tak naprawdę tą technikę jest w stanie kilkuletnia dziewczynka, jeżeli zrobi to technicznie dobrze, wykonać na dorosłym facecie. Dlaczego ty jesteś ratownikiem? To jest twój zawód? Nie. O tym, żeby to było powołanie, to za dużo, ale pasja, połączenie pasji z chęcią pomocy, pasję mam na myśli tutaj jazdę motocyklem i chęć pomagania. Dynamiczne, to, co lubię, trochę pewnie adrenaliny w tym wszystkim jest, trochę stresu, no ale i pomoc. I myślę, że w dużej części też dla siebie, bo daje to naprawdę dużą satysfakcję. A co czujesz, kiedy no, ratujesz ludziom życie? To duża odpowiedzialność. Na pewno duża odpowiedzialność, duże ciśnienie, duża presja. Natomiast w momencie samej akcji nie zastanawiam się nad tym. Ja muszę wykonać czynności. Muszę trzymać algorytmów. Muszę powiadomić, jeżeli jest taka potrzeba, służby, które mogą mi jeszcze pomóc, ewentualnie. I skupiam się na poszkodowanym. To jest najważniejsze. Mogę mieć różne przemyślenia po, ale na ten czas, kiedy jest akcja, jest ten ratunek, jakikolwiek by on nie był, skupiam się na poszkodowanym. To najważniejsze. A spotkałeś się kiedyś ze śmiercią? Twarzą w twarz, że ktoś umarł, komu próbowałeś pomóc? Niejednokrotnie. Ja miałem taki okres w życiu, że robiłem ponad 100 tysięcy kilometrów samochodem rocznie. I stąd też taka chęć i szukanie gdzieś jakiejś drogi, żeby udoskonalić swoje umiejętności, jeżeli chodzi o samoratownictwo, bo spotykałem się z tą śmiercią kilkakrotnie i nie zawsze wiedziałem, jak raz sobie z tym poradzić, ale jak pomóc. Najważniejsze jest pomóc. No, stanąć i rozpłakać się, to nie sztuka. Dopóki mam ręce, nogi, mam siłę, mam chęć, mam psychikę, to chcę pomóc. I stąd też wynikały moje zainteresowania i dalsza chęć kontynuowania jakiejś nauki w tym kierunku, żebym nie był bezradny. Nie stanął i nie skupił się tylko na tym, że zadzwonię po pomoc. I nie wypełnię czasu do przyjazdu tej pomocy. No ale co czujesz, kiedy jednak ktoś umiera? Smutek, ból, niepowodzenie, porażka zawodowa? Na pewno towarzyszy temu smutek. Natomiast staram się rozliczyć samym sobą, czy wykonałem wszystko tak, jak powinienem wykonać. Mam świadomość, że nie zawsze i nie każdemu da się pomóc. To na pewno. Takie wewnętrzne rozliczenie. Czy wszystko wykonałem, czy czegoś nie zaniechałem, czy gdzieś nie ma w tym mojego błędu albo mojej winy. Jeżeli się rozliczę przed samym sobą, to w porządku. Jestem w stanie to psychicznie znieść. Czy dla ciebie w tej pracy, w tym powołaniu, w tej pasji wiara to jest coś ważnego? Ona pomaga w czymś? Coś ważnego, coś co mnie personalnie, nie będę wypowiadał się za poszczególnych członków, ale mnie personalnie na pewno pomaga. Sytuacje kryzysowe, sytuacje zagrożenia życia to sytuacje dynamiczne. Łatwo coś przeoczyć. Czasem mam takie poczucie, że ktoś za mną stoi i palcem pokazuje mi: słuchaj gościu, jeszcze nie wszystko zrobiłeś. Coś popraw. Można to rozumieć w dwojaki sposób. Można to scedować na swoją wielką inteligencję, ale można też troszkę pokojnie do tego podejść i pomyśleć, że ktoś nad tym czuwa.
nad tym poszkodowanym ktoś czuwa i nade mną ktoś czuwa. Jaki będzie tego wynik? Nie wiemy, jakie są zamiary. Halo, proszę pana, słyszy mnie pan? Halo? W głowie wtedy jest taka myśl, temu człowiekowi trzeba pomóc, trzeba mu uratować życie, przytrzymać mu to życie do przyjazdu karetki, żeby przetrwać. Żeby przetrwał, bo jak już przyjdzie zaawansowany zespół pomocy medycznej, to oni go już odratują. Z reguły potrafią to zrobić i robią to naprawdę dobrze. Natomiast moim zadaniem jest to, żeby ten człowiek przeżył. Przeżył do przyjazdu karetki. A dlaczego zostałeś ratownikiem? Jesteś z zawodu ratownikiem? Czy... Nie, z zawodu nie jestem ratownikiem. Z zawodu jestem technikiem dentystycznym. Natomiast ratownictwem zarazili mnie chłopaki w zasadzie z Ser Kwadratu. Kiedyś widziałem ich akcję na mieście, no i podjechałem. Później poczekałem w zasadzie na te, jak się wszystko skończy. No i podeszłem akurat do Janka Harasiewicza, no i zapytałem się, co trzeba zrobić, żeby zostać jednym z was, żeby do was dołączyć. No i on mnie pokierował całą procedurę, co jak. No jestem. A nie zniechęciłeś się kiedyś, bo jesteście wolontariuszami? Nikt wam za to nie płaci. Pieniądze to nie wszystko. Pieniądze to nie wszystko. Czasami dla niektórych ludzi ważne są większe priorytety niż dobra materialne, o które wszyscy się teraz w dzisiejszych czasach szarpią. To wy jesteście trochę takimi białymi rycerzami? Tak mówią. Jeżdżącymi po mieście? Tak mówią. Jerem, jeździsz sobie po mieście na dyżurze, jak to wygląda, że siedzisz w bazie, jeździsz motorem po mieście, jak wygląda twój dyżur? Generalnie zaczynam o 11 rano zawsze, w weekendy, sobota, niedziela, no i wyjeżdżam. Zgłaszam się do CPR-u, że jestem do dyspozycji, ówcześnie oczywiście przygotowuję cały sprzęt, sprawdzam motocykl, czy wszystko działa. Później po zgłoszeniu patroluję miasto, no i czekam na zgłoszenie z CPR-u. Czasami zdarza się tak, że najedzie się na jakiś wypadek, że coś się dzieje, że ktoś potrzebuje pomocy, ktoś leży, nieprzytomny. No to wiadomo, czy ktoś się potknął, bądź krwawi w jakiś sposób, no to trzeba pomóc takiej osobie. No to wtedy zatrzymuję się, wzywam przez radio, jeśli jest taka konieczność, pomoc w postaci karetki. To jest najczęściej, jak ktoś się awanturuje, no to policję bądź straż miejską. Ale generalnie trzeba, udzielam pomocy ludziom, którzy ulegli jakimkolwiek tam wypadkowi, bądź są poszkodowani w sposób taki, że wymagają pomocy medycznej, przedmedycznej. Motor to jest dla ciebie odpoczynek, to jest dla ciebie przygoda, styl życia? Motocykl, jazda na motocyklu? No na pewno niesamowita frajda. Pierwszy raz wsiadłem na motocykl, albo na jednoślad, bo wtedy to były jednoślady. Wtedy w Polsce nie było motocykli 30 lat temu, jak miałem 10 lat. I taka mi się śruba zaczęła kręcić w brzuchu i mi się kręci do dzisiaj. Ten warsztat motocyklowy można sprzedać różnie. Można go wykorzystywać na różnych zawodach, w których brałem udział, na wyprawach, które są najfajniejszą jakby częścią życia motocyklowego dla mnie, a też w ratownictwie, gdzie jeżdżący po Krakowie motocyklowi ratownicy R Kwadrat muszą być naprawdę bardzo sprawnymi i bardzo wyszkolonymi technicznie motocyklistami, dlatego że taki motocykl ratowniczy ze sprzętem waży blisko 400 kg, 190 koni, także to już nie jest zabawa jeździć takim motocyklem. Co ciebie skłoniło do tego, żeby zostać ratownikiem medycznym na motorze? Życie weryfikuje. 7 lat temu, jak byliśmy na takiej przeprawie, zginął mój przyjaciel, prawda? To znaczy, oczywiście była akcja ratunkowa, ja też pomagałem przy reanimacji, natomiast no, byłem świadkiem, to było 7 czy 8 lat temu, no, bardzo kiepskiej akcji ratowniczej w wykonaniu jakiejś lokalnej karetki pogotowia i bardzo sprawnej akcji ratowników z lotniczego pogotowia ratunkowego. Sam też zdałem sobie sprawę ze swojej bezsilności, bezradności w takiej sytuacji, prawda? I szukałem kontaktu do ludzi, którzy prowadzą takie szkolenia i w ten sposób znalazłem kontakt do jakby wtedy grupy kilku ratowników, którzy stworzyli początek motocyklowego ratownictwa dla Krakowa.
Księdza Zygmunta znam z Piaskownicy. Jak... On jest starszy od ciebie. No jest starszy parę lat, no dlatego ja byłem w Piaskownicy, on był obok. On nam podawał wiaderka. Zawsze go znałem jako księdza i właśnie jak kilka lat temu wpadliśmy na siebie, zacząłem opowiadać o, no, o tym, co się ostatnio stało, że straciłem przyjaciela. No i zaczęliśmy tak rozmawiać, że chciałbym się nauczyć, że nie chcę być na przyszłość jakby bezradny w takich sytuacjach. No i skontaktował mnie już z takim naszym przyjacielem Krzyśkiem Kiełbasą, który jakby starał się to wszystko, cały ten pomysł pilotażowy wtedy dla miasta Krakowa, motocykl ratunkowy, wprowadzić. No i tak zaczęło się. W tym momencie mamy grupę ratowniczą, która ma około 50 wyszkolonych ratowników. Mamy bardzo dużo sprzętu ratowniczego, bo mamy i dwa motocykle, następny za chwilę kupimy. To są motocykle karetki, w pełni wyposażone w standardzie PSPR-1, oczywiście z wyjątkiem noszy. Mamy dwa zespoły dwurowerowe ratownicze. Czasy dojazdu są poniżej 3 minut na tych motocyklach i rowerach w strefie pieszej. No więc w sposób wydatny uzupełniamy system ratowniczy tam, gdzie on jest niewydolny. Inni ludzie po śmierci bliskiej osoby albo znajomego mają taki kryzys, buntują się na Boga. Ty postanowiłeś zrobić coś dobrego. Dlaczego? Ja bardzo dużo jeździłem po świecie. Natomiast jakiś czas temu zdecydowałem się, że po prostu będę mieszkał w Polsce. Tu mam rodzinę, tu założyłem swoją rodzinę. Gdzieś w jakimś miejscu trzeba coś zrobić. Się robi to, co człowieka interesuje, coś, co nawet jest związane z jego pasją, to robi się to w sposób szczególnie dobry, bo człowiek po prostu się rozwija naturalnie w ten sposób, bo szuka, bo się dowiaduje, bo trenuje, bo się szkoli. Więc jeżeli jeszcze połączymy pasję motocyklową z tym, że można komuś pomóc i w ogóle, że stwarzamy nową jakość, przynajmniej dla Polski, w ratownictwie. A robię to dla swojej córki, bo jak mnie spyta za 15 lat, tato, a co ty zrobiłeś, że tu jest taki sam bajzel jak 20 lat temu, to ja powiem, że przynajmniej ratownicy na motocyklach są na czas. To witam Cię w Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. W tym miejscu odbieramy numery alarmowe. Na razie jest to numer 998 i numer 112, ale już niebawem będą wszystkie numery alarmowe. Pracujemy w tym miejscu wspólnie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, ale przede wszystkim z ludźmi, którzy do nas dzwonią. Odbieramy ponad 1000 połączeń na dobę. I to z samej 112. Ludzie dzwonią w mnie w bardzo, bardzo różnych rzeczach, sprawach, ale no bardzo często w poważnych. Na tych 1000 telefonów ile jest takich, że musicie reagować naprawdę konsekwentnie, skutecznie? Nie zgadłbyś, ale niestety zaskakująco mało. Około 30% są takie rzeczy, gdzie musimy reagować, gdzie wysyłamy informacje, czy to do policji, ratownictwa medycznego, straży pożarnej. To mniej więcej 30%. Powiedz mi, Bartek, za co ty cenisz R-kwadrat, jeśli cenisz? Tak, bo jak zaczynałem tą robotę, to tylko pasja i jakaś tam gorąca chęć tego, żeby było lepiej, żeby nam wszystkim pomóc dochodziła wcześniej, ratowała mnie od utraty zmysłów, a czasami, przyznam się szczerze, człowiek popada w rutynę, a tacy faceci jak Jarek tutaj powodują, że dalej mi się chce, bo oni to robią ani dla pieniędzy, ani dla splendoru, tylko dla pasji właśnie i dla tych ludzi, którzy potrzebują, także... Cenię ich za to, że tę pasję mają i że mi przypominają, że to jest coś, bez czego nie da się ani kroku w tej ocie zrobić. Saturacja, czyli jeszcze raz, to jest stopień nasycenia krwi, tak? Czyli ile procent erytrocytów jest nasycone krwią? 99%. 185% Wszystko zaczęło się, myślę, od opowiadania mojego taty, bo mi tata jest lekarzem. Opowiadał ciekawe historie, bo pracował też kiedyś w pogotowiu. Opowiadał historię właśnie z akcji, potem historię ze szpitala. I w tym kierunku ja poszedłem, jestem na chwilę obecnej na studiach medycznych, na kierunku lekarsko-dentystycznym, kształcę się w tym kierunku, a ratownictwo medyczne, medycyna ratunkowa połączona z motocyklami, to myślę spełnienie moich marzeń na chwilę obecną. A ty nie boisz się ryzyka tego, że sam możesz się na motocyklu wyłożyć i że może coś ci się stać? Jasne, pewnie, że tego się boję. Rok temu miałem wypadek właśnie na akcję, niestety. No ale
ktoś musi to robić. Cieszę się, że akurat ja dostąpiłem tego szczytu, że ja mogę na tym motocyklu jeździć i ratować ludzkie życie. Jak byś zaapelował do kierowców? Co byś powiedział kierowcom, którzy słyszą, że coś idzie na sygnale? My jesteśmy generalnie mało widoczni, prawda? Ten pojazd jest o wiele mniejszy niż zwykły samochód, a nam nie potrzeba wiele. Zwykłe zjechanie parę centymetrów w jedną stronę umożliwi swobodny przejazd i dalszą kontynuację bezpieczną jazdy do poszkodowanego. Że Zygmuncie, ksiądz jeździ na motorze? No nie jeżdżę na motorze. To jak to się stało, że ksiądz jest praktycznie współzałożycielem jakby organizacji, która zajmuje się ratowaniem właśnie życia jeżdżąc na motorach? No nie tylko na motorach, ale także i na rowerach. A na rowerze jeżdżę. Aha. A druga rzecz to jest taka, że no już nie pamiętam nawet kiedy spotkaliśmy się z takim człowiekiem, który się nazywa Krzysztof Kiełbasa. On jest zapalonym motocyklistą i kiedyś mówi tak do mnie: wiesz co, mam taki pomysł. Widziałem w Niemczech takie motocykle ratunkowe. Motocykle, które, dzięki którym no, można nieść pomoc bardzo szybko w mieście ludziom. Mówi, może byśmy ściągnęli taki motocykl, może taki motocykl by udało się przywieźć do Polski, kupić, no i wykorzystać go w działaniach ratunkowych. No ale wiadomo, tutaj były procedury różnego rodzaju, a ponieważ powstało w tym czasie Stowarzyszenie Rafael, a sama nazwa już mówi o ratowaniu życia, bo Rafael to znaczy Bóg leczy, to jest anioł, który leczy, no to postanowiliśmy zrealizować ten pomysł. I udało się? Udało się. Ściągnęliśmy taki motocykl BMW, jeden z najnowocześniejszych, taką karetkę na dwóch kołach. Za to poskładaliśmy różnego rodzaju pieniążki w ramach stowarzyszenia i zakupiliśmy ten motocykl. A czy w Polsce, gdzie jest dużo chrześcijan, gdzie mamy to wpisane jakby w religię, pomaganie sobie nawzajem, takie zjawisko jest czymś powszechnym, że ludzie się organizują, żeby pomagać sobie nawzajem, ratując życie? Ja myślę, że czy powszechne, nie wiem, ale na pewno jest w nas chęć pomocy, tylko brak jest umiejętności i przede wszystkim strach. My się boimy. Ktoś leży na ulicy, ktoś potrzebuje pomocy. Jesteśmy pełni obaw, jak do tego człowieka podejść, jak temu człowiekowi pomóc. I właśnie tego typu działania, one są bardzo teraz duże, bo i pomaga PCK, i różnego rodzaju Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Też bardzo mocny tutaj jest ich wpływ. No i Rafael, i R Kwadrat, to są po prostu, to są te organizacje, które właśnie mogą no, w jakiś sposób upowszechnić taką wśród młodych ludzi, ale także wśród ludzi w ogóle tendencję do pomocy, do umiejętnego pomagania drugiemu człowiekowi, żeby mu nie zaszkodzić, a pomóc, a zorganizować nawet pomoc, kiedy człowiek leży na ulicy, kiedy jest wypadek, jesteśmy świadkami wypadku, obecnie jest, no wiadomo, ruch straszny na drogach, w ogóle wiele jest rzeczy takich i sytuacji, no to warto, żeby ludzi przyzwyczajać do tego, do takiej pomocy. Malinowa, koło Wyk. Thank you.